5 lutego o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Małgorzatą Niezabitowską prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Panią Małgorzatę Niezabitowską w naszym studio 20 79 11 20 57 53. Można do nas dzwonić, można pytać rzecznika rządu Tadeusza Mazowieckiego, jedną z pierwszych dam polityki polskiej po roku 89. Pani Małgorzata wieku oczywiście nie ma, ma za to debiut reporterski w roku 1976, to było w Kulturze. Dwukrotną pracę w tygodniku Solidarność w roku 80-81 i w 81 wtedy powstał tygodnik i w roku 89. Ma męża, ma 14-letnią córkę, ma już 15-letnią. Ma znaczne sukcesy wydawnicze, między innymi ten wspaniały album, który najpierw wyszedł po angielsku, potem po niemiecku. W końcu rok temu album Ostatni Żydzi Polscy ukazał się w Polsce. Ma przeszłość polityczną i szlacheckie pochodzenie. Zacznijmy od tych korzeni. W swoim albumie Ostatni Żydzi Polscy napisała pani: moja rodzina pochodzi spod Lwowa, gdzie posiadała ziemię i drewniany dwór. W roku 1945 okolice te włączono do Związku Radzieckiego. Z majątku nie uratowało się nic. Pozostały tylko opowieści dziadków o dawnych, dobrych czasach. To było całe moje dzieciństwo. Pani Małgorzato, czy należy pani do ostatnich współczesnych szlachcianek polskich? Mam nadzieję, że nie ostatnich. To uważając, że w społeczeństwie demokratycznym znakomitą i wspaniałą rzeczą jest różnorodność i wolność, która polega również na wolności posiadania własnej tradycji, własnych korzeni. Żadne nie są gorsze. Ja osobiście jestem niezwykle szczęśliwa, że moi dziadkowie, zarówno Niezabitowscy, jak i tu dopiero jest ciekawostka, bo po mamie jestem Kurcewicz Koriatowicz Bułycha, prosto od Sienkiewicza. Moja pra babka to Halszka Kurcewiczówna z Ogniem i Mieczem, więc zarówno Kurcewicze, jak i Niezabitowscy przekazali mi tradycję rodzinną, ale również patriotyzm, czego się nie wstydzę, w tym sensie nie wstydzę się używać tego słowa, ponieważ ja po prostu dokładnie wiem, skąd pochodzę, gdzie jest moje miejsce. W związku z tym nigdy nie miałam rozterek, jak myślę, wiele osób z mojego pokolenia, czy emigrować, czy zostać, po której stronie stawać, za czym się opowiedzieć. I to nie jest moja zasługa, to po prostu jest zasługa mojego wychowania. I stąd pytanie, ten pesymistyczny tytuł, Ostatni Żydzi Polscy, tę pesymistyczną książkę kończy jednak optymistyczne zakończenie. Tam powiada się, że Żydzi wprawdzie wyginęli, czy prawie wyginęli w Polsce, ale odradzają się w Ameryce. A więc jak to jest? Czy narody giną, czy może Ameryka jest dzisiaj współczesną Arką Noego? W jakimś sensie Ameryka jest na pewno współczesną Arką Noego, chociaż niedokładnie w tym sensie, że narody, które mają przetrwać, tam się po prostu pojawia bardzo wiele narodów, czy przedstawiciele narodów, którzy gdzie indziej żyją gorzej, lepiej, ale mają swoje kraje. Natomiast niewątpliwie, jeśli chodzi o Żydów, to było to miejsce, dzięki któremu może nie przetrwali w ogóle, bo oczywiście byli rozproszeni w wielu krajach, ale na pewno ta potężna diaspora żydowska, która zresztą wywodzi się głównie z Polski, dlatego że na skutek wielkiej emigracji w latach mniej więcej 880-1920 wyjechało z ziem polskich, oczywiście wtedy głównie Polski nie było, ale były ziemie polskie, wyjechały miliony Żydów, którzy stworzyli tą ogromną diasporę. W tej chwili jest to ponad 5 milionów ludzi i niewątpliwie dzięki tej diasporze w dużej mierze Żydzi przetrwali jako jednak naród wielki. W latach 80. zasłynęła pani jako reporter. To pani odnalazła chyba te drzwi, na których Janek Wiśniewski padł i niesiono go świętojańską. To był chyba ostatni numer tygodnika Solidarność. Tak. Odnalazła pani ostatnich Żydów polskich. Co dzisiaj chciałaby pani odnaleźć? Czy ta forma reporterska wciąga panią, czy coś panią dręczy i ciekawi? No, ciekawi mnie wiele rzeczy, dręczy mnie też niestety sporo, natomiast marzę, jeśli mogę się tutaj zwierzyć Państwu, marzę o napisaniu książki bardzo osobistej, znaczy nie reporterskiej bezpośrednio, chociaż o takich też myślę w przyszłości, ale to, co bym chciała zrobić teraz, to chciałam napisać książkę o naszym pokoleniu. Ja urodziłam się po wojnie na przełomie, jednak zdradzę, lat 40. i 50. Należę do pokolenia marca 68, jako bardzo młoda osoba, ale już byłam na uniwersytecie, nawet o godzinie 12 8 marca na dziedzińce uniwersytetu.
później grudzień, później Solidarność, w tym wszystkim uczestniczyłam i chciałabym na podstawie swoich losów, ale oczywiście nie wywyższając się i nawet nie grając tam pierwszych skrzypiec, pokazać losy naszego pokolenia. 2079 11, 2057 53. Dziękujemy za pierwszy telefon. Słuchamy. Halo? Halo, słyszymy. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, panie Wszystko, Tadeusz Tarkowski. Kiedyś miałam przyjemność rozmawiać z panią rzecznik, z panią minister, jeszcze wtedy, jak pracowałam w Telekspresie, i mam takie pytanie. Na początku tej rozmowy, może zajmowałam się kiedyś urodą, robiłem reportaże mi z Polonii. Co pani sądzi o rzeczniku prasowym premiera Pawlaka, pani Machowicz? I przede wszystkim no nie jest to rzecznik prasowy, jest to asystentka. Jest to pewna różnica, z tym, że oczywiście rozumiem pana intencje, ponieważ nie ma rzecznika prasowego, więc oczywiście w tym momencie rola pani Wachowicz, powiedziałabym, przez to urasta do znacznie większej niż byłaby. Myślę, że zresztą już kilka razy o tym mówiłam, bo kiedy wybór pani Wachowicz wywołał oczywiście dużą sensację, komentowałam to, życząc jej jak najlepiej. Jestem bardzo solidarna z kobietami, a poza tym wiem, jaka to trudna rola, w której ona, nawet jeżeli tylko częściowo, ona jest jakby ta sama co moja, ale jest ona bardzo trudna. Życzyłam jej jak najlepiej, a teraz uważam, że ta decyzja bez rzecznika rządu jest decyzją nie najlepszą, ponieważ oczywiście ktoś powinien informować na stałe środki masowego przekazu o tym, co rząd robi, co robi premier, tłumaczyć społeczeństwu. I tego oczywiście pani Wachowicz nie spełnia i nie może spełniać, ponieważ tak młoda osoba, niedoświadczona, nawet nie przygotowana emocjonalnie i dojrzałością, bo trzeba być człowiekiem spokojnym, zrównoważonym, a to przychodzi z wiekiem, żeby móc z taką funkcją się zmierzyć. Więc ona tego oczywiście nie spełnia, ale to jest nie jej wina, tylko no niestety premiera Pawlaka, który tak to ustawił. Czy kobiecie trudniej? Przed wejściem do studia zapytała mnie pani, czy było tu wiele kobiet. No rzeczywiście była ich mniejszość. Czy pani sprawdziła, ile kobiet pełni tego rodzaju funkcje, funkcje ministrów czy rzeczników rządu? Mówi pan w tej chwili na świecie. Na świecie oczywiście. No oczywiście nie sprawdzałam, natomiast generalnie uważam, że my jesteśmy krajem dosyć zacofanym, dlatego że u nas kobiet zarówno we władzach administracyjnych różnych szczebli, nawet w gminach, w parlamencie, w senacie, w sejmie i w rządzie jest ogromnie mało. Uważam, że stanowczo za mało jak na to, że mamy w naszym społeczeństwie mnóstwo wykształconych kobiet, które nie ustępują mężczyznom wiedzą, doświadczeniem, dojrzałością i po prostu to są niedoreprezentowane. Więc pan mnie zapytał, czy kobietom trudniej? Jest im trudniej, z bardzo wielu powodów. Oczywiście chociażby tego najprostszego, że są podwójnie obciążone domem, rodziną i pracą, ale uważam, że głównie dlatego i to mnie boli, bo tamto obciążenie jest jakby no, dosyć oczywiste, naturalne, chociaż chciałabym, żeby polscy mężczyźni byli bardziej partnerscy wobec swoich kobiet. To się powoli zmienia, ale ciągle za mało. Natomiast uważam dlatego, że wobec kobiet nie stosuje się tych samych kryteriów, co wobec mężczyzn. To znaczy one muszą znacznie być lepsze, żeby dojść do tej samej pozycji. Tak samo często nie stosuje się kryteriów merytorycznych. Oczywiście powołam się na rzecz bardzo znaną i po prostu aż żenująco głupią, jak moja fryzura, prawda? Czy to jak się ubierałam, czy tym się w ogóle ktokolwiek zajmował. Tym się na świecie nikt nie zajmuje. Są oczywiście pewne standardy. Wiadomo, że jeśli się jest osobą polityczną, to nie można wyglądać jak pan. Ale zapytam, czy kobiecie łatwiej, czy dzięki temu, co któraś za którek powiedziała, rzęsy na lokówki, włosy na lokówki, może załatwić kobieta minister to, czego mężczyzna minister nie załatwi? Oczywiście są sytuacje, kiedy jakiś urok osobisty, ale również męski. To moim zdaniem nie dotyczy tylko kobiet. Jeżeli ktoś jest czarującym człowiekiem, jeśli ktoś ma inteligencję, dowcip, to czy jest kobietą, czy mężczyzną, to mu przeważnie łatwiej. Natomiast kobietom trudniej, bo są te inne kryteria i czepianie się kryteriów niemerytorycznych, do których do mężczyzn w ogóle się tego nie bierze pod uwagę. Prawda? Dziękuję. Kolejne pytanie. Ktoś się dodzwonił. Dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry, ja chciałam, moje nazwisko Sommer, chciałam serdecznie podziękować całej Solidarności i złożyć te podziękowania na ręce pani Niedawitowskiej za tą Polskę, którą mamy, z 20% bezrobociem i za to, że ludzie nie mają pracy, nie mają co jeść, a Solidarność w glorii i chwale chce pokazać, że jednak ona coś robi za tą Polskę, którą pomiata cały świat. Naprawdę bardzo dziękuję. Do widzenia. No, do widzenia, coś trzeba powiedzieć. Do widzenia, nie rozumiem pani ironii, oczywiście powiedziałam tak, za to jak Polska w tej chwili wygląda, to naprawdę nie należy dziękować Solidarności, tylko się zastanowić, kto tę Polskę, kto tą Polską rządził, w jakich proporcjach.
Oczywiście nie jest to, żeby robić na ten duży wykład, ale jednak jeżeli weźmiemy 45 lat i 4 lata, to niewątpliwie to, czym jesteśmy, w dużej mierze zawdzięczamy oczywiście rządom totalitarnym, a Solidarność, czy ludzie wywodzący się z Solidarności próbowali przez 4 lata, popełniając bardzo wiele błędów oczywiście, ale też skąd mieli wiedzieć, jak to się robi, próbowali to zmienić. No dobrze, ale jednak postanowili to robić. Pani przedstawia się jako polityk. Po pierwsze, czy stać Panią na uprawianie tego zawodu? Znaczy ja w tej chwili nie jestem politykiem, to z wyboru od kilku lat, ale oczywiście nie usuwam się od tego pytania, więc nie wiem, czy stać ludzi, o to Panu chodzi, czy są przygotowani, prawda? Mówi Pan o moich kolegach. Polityka to jednak zdecydowanie się na skromną pensyjkę, z której można w każdej chwili wylecieć i nie wiadomo, co z sobą zrobić. Czy nie powinno być się zabezpieczonym finansowo, żeby się w ogóle brać do tej zabawy? Oczywiście w rozwiniętych demokracjach na pewno tak, że politycy przeważnie są to ludzie zamożni albo w jakiś sposób finansowani w sposób jasny i czysty, bo to u nas jest bardzo niedobre, że nie ma jeszcze jasnych kryteriów finansowania partii politycznych i polityków. Natomiast oczywiście u nas tak nie mogło być. Nastąpiła gwałtowna zmiana władzy i oczywiście ludzie po prostu poszli. I to nie naprawdę, przynajmniej w tym pierwszym momencie, nie z chęci rządzy władzy, bo było to bardzo trudne i bardzo ryzykowne. Być może teraz bardziej niektórym politykom, zarówno oczywiście z SLD i PSL, jak i z obozu postsolidarnościowego, chodzi o zdobycie władzy, a nie tylko o dobro społeczeństwa. Ale na początku na pewno głównie intencje były czyste i trudno, czy biedni, czy bogaci szli tak, jak stali. Wrócimy do tematu. Ktoś się kolejny dodzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać Panią Niezawitowską, co skłoniło ją do napisania tej książki? O współczesnych Żydach. Skłoniło mnie przede wszystkim to wiele powodów, ale króciusieńko, najpierw osobiste. Właśnie to, o czym wspomniałam, że należę do pokolenia marca 68, to znaczy, że antysemicką propagandę tego czasu, jako 18-letnia dziewczyna, przeżyłam bardzo mocno, a także emigrację moich przyjaciół, ponieważ wyjechała dwójka moich najbliższych przyjaciół, którzy absolutnie czuli się Polakami, bardzo związani z Polską i nagle w sposób brutalny i im, i ich rodzicom powiedziano, że są tutaj niepożądani. Była to wielka tragedia, również moja osobista. Powodem bardziej obiektywnym jest to, że po prostu Żydzi żyli na naszych ziemiach, mało kto o tym wie w tej chwili, ale w 1800 roku 3/4 wszystkich Żydów świata żyło na polskich ziemiach. Naród żydowski tutaj przez wiele stuleci miał swoją ojczyznę. I nasza historia, nasza kultura jest bardzo ze sobą związana. I to się oczywiście odbija w bardzo wielu sprawach, łącznie ze sprawami antysemityzmu, pewnych zbitek, na przykład żydokomuna, antysemityzm, wzajemne różnego typu antypatie, stereotypy. I ja uznałam, że już jako człowiek dojrzały zawodowo, że chciałabym się zmierzyć z tym bardzo trudnym tematem. Czy Żydzi jeszcze są w Polsce? Co to znaczy być Żydem w Polsce? Jacy są Polacy wobec Żydów? Ponieważ nikt mi wówczas, bo teraz to temat modny, chciałabym podkreślić, że kiedyś ja to zabrałam w 1981-1982 roku, on był kompletnie nieznany, był tematem tabu. Oczywiście. I wtedy ja sobie po prostu sama próbowałam odpowiedzieć na ważne dla mnie pytania. Pani Małgorzato, pytałem o pieniądze, o to, na co Panią stać, nie bez powodu. Prowadzi Pani w tej chwili dużą firmę, nazywa się ona United Publisher Limited i chciałbym zapytać, czy fakt, że taką firmę stworzył rzecznik rządu już po zakończeniu urzędowania nie kwalifikuje tej instytucji jako jakiejś spółki nomenklaturowej. Nie, więc ja stworzyłam tę firmę, zresztą zupełnie bez pieniędzy w kredycie, na co do dzisiaj z moim wspólnikiem no, ciężko odpracowujemy. Z hiszpańskim wspólnikiem. Ożenionym z Polką i od lat Polakiem z wyboru, jak samo sobie mówi, Gerarda Ojeda. Myśmy założyli tę spółkę w grudniu 1991 roku, już rok po tym, jak przestałam być rzecznikiem. Natomiast generalnie poruszył Pan bardzo ważny temat, jeśli można, że powinno być bardzo jasne kryteria tego, co polityk posiada w momencie, kiedy przychodzi do polityki, a szczególnie kiedy obejmuje urząd, który może również powodować, że ma pewien wpływ na jego sytuację finansową, tak zwane deklaracje, które powinny być publiczne, żeby później wszelkie różnego typu oskarżenia czy pomówienia o korupcji, o spółki nomenklaturowe. To zakończmy tę sprawę. Pani przy obejmując urząd złożyła taką deklarację, tak. I wychodząc z urzędu też? Tak. Na szczęście złożyłam. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Pani Małgorzata jest Pani w wieku mojej córki. I muszę Pani powiedzieć, że jestem wielką Pani adoratorką i oczekiwałam każdej konferencji prasowej z wielką niecierpliwością i wysłuchiwałam tego i wszystko wreszcie rozumiałam, co się dzieje w naszym państwie. Poza tym uważam Panią za osobę, od której bije kultura po prostu, no inteligencja, sposób bycia Pani, no w ogóle widać, że to pokolenia na to pracowały. I chciałam Pani wyrazić ogromną sympatię
lata, które pani nam poświęciła. Do widzenia. No, jestem wzruszona, bardzo mi miło. Też mogę tylko podziękować i muszę powiedzieć, że właśnie takie słowa, jeżeli się je słyszy bezinteresownie, to jest właśnie największa nagroda za to, że człowiek naprawdę chwilami ciężko. No to coś zrozummy. Gruba kreska. Czy jako jej ideolog nie czuje się pani współtwórczynią tej cienkiej linii, dzięki którą przekroczywszy znaleźliśmy się na powrót pod rządami lewicy? Ta gruba kreska to jest ulubiony temat, ponieważ no niestety muszę powiedzieć, że czasami Goebbels miał rację, ponieważ Goebbels twierdził, że kłamstwo 100 razy powtarzane zmienia się w prawdę. I niestety to czasami się sprawdza. Oczywiście gruba kreska jest to zmitologizowane powiedzenie. Mazowiecki w swoim expose powiedział, że przeszłość odkreślamy grubą kreską w tym sensie, że ci, którzy zawinili, będą ukarani, ale ci, którzy nie zawinili, mają szansę w nowym kraju. Nie będziemy się mścić. O to chodziło. Natomiast oczywiście później ideologia grubej kreski to po prostu. No ale potem ideologia grubej kreski to była praktyka określonych działań. Nie, to nie była praktyka. Nie. Proszę sobie wyobrazić, że szalenie trudno, budując państwo prawa, jest to ogromny dylemat. Karać ludzi za coś, czego nie można udowodnić. Jak to zrobić? Gdyby wszystko zaczęło się od początku, gdyby już było wiadomo, czym zakończy się rozłam w Solidarności, gdyby było wiadomo, kto będzie po rządzie Bieleckiego i kto będzie po rządzie Olszewskiego, co by pani w tej chwili doradzała Tadeuszowi Mazowieckiemu? Znaczy, gdybyśmy jeszcze raz weszli do tej samej rzeki. No, przede wszystkim doradzałabym to, ale to nie zależało niestety tak bardzo Tadeusza Mazowieckiego, prawie w ogóle od niego nie zależało, ale może doradzałabym wszystkim, a przede wszystkim Lechowi Wałęsie, żeby nie wywoływał wojny na górze, ponieważ uważam, że to, co było największym kapitałem naszym... Ale ja nie było... pytałem, co by pani doradzała prezydentowi, ale co by pani doradzała nie, Mazowieckiemu, czyli gdzie tam, po tej stronie widziałaby pani ewentualne błędy? Myślę, że, na przykład z mojej własnej dziedziny, chociaż bardzo, wojna na górze nie bez powodu jest to coś, co uważam do dzisiaj, za co do dzisiaj pokutujemy i będę podkreślać, mając to. Ale oczywiście wracam do pańskiego pytania. Przede wszystkim jeśli chodzi o sprawę środków masowego przekazu. Szybszy demontaż RSW prasy, zresztą wówczas też nalegałam na to, ale po prostu jeszcze się premier tak szybko na to nie zdecydował. O wiele szybsze, zwłaszcza dla telewizji, ponieważ uważam, że wolne środki, znaczy niepodległe, pluralistyczne środki masowego przekazu, to jest absolutnie ostoja demokracji. I myśmy tego nie mieli. I to też również... To można było, jak rozumiem, robić szybciej. Dziękuję. Kolejne pytanie. Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Mam pytanie. Na ile zaszłe kontakty jako urzędnika państwowego, no powiedzmy polityka w pewnym wymiarze, to już kwestia oceny subiektywnej. Pomogły pani w obecnej rzeczywistości ustawić się, że tak powiem, pod względem materialnym? I związane z tym pytanie, na ile pomoc pani otrzymała z Bliskiego Wschodu w tej materii? Nie, ja proszę od tego drugiego pytania. Tak, oczywiście. Nie otrzymałam pomocy ani z Bliskiego, ani z Dalekiego Wschodu, ani żadnych innych kierunków. Poza tym, co żeśmy z mężem sami ciężko wypracowali. Natomiast nie, to znaczy nic mi to nie pomogło. Poza oczywiście tą nieuchwytną rzeczą, która na pewno pomaga, że jeśli człowiek jest znany, to po prostu jest mu troszkę i łatwiej, i trudniej w życiu. Trudniej dlatego, że jest bardzo pilnie obserwowany i często właśnie wokół jest mnóstwo zawiści, plotek, wymysłów różnego typu, jak na przykład dotyczących mojego domu, to w pełni jest to nieprawda, jeszcze raz deklaruję, kupiłam go znacznie wcześniej, zanim zostałam rzecznikiem, remontowaliśmy go sami, do dzisiaj remont nieskończony, 6 rok mija i tak dalej. Natomiast pomaga w tym sensie, że jeśli jest się osobą lubianą i znaną, no to po prostu to nie chodzi o to, że się otrzymuje jakikolwiek kredyt bez gwarancji, bo być może ktoś otrzymuje, ale nie dlatego, raczej przez układy, ja tego nie miałam, ale oczywiście jest łatwiej, bo jest się osobą znaną, więc łatwiej dotrzeć, ale generalnie żadnych korzyści materialnych mi to nie przyniosło. Wróćmy do poprzedniego tematu. Czy zgodzi się pani z faktem, że pierwsze kilka miesięcy rządów Tadeusza Mazowieckiego nie zostało wykorzystane, że wtedy naprawdę można było otrzymać z Zachodu, kiedy byliśmy w centrum zainteresowania, ogromną pomoc, że wtedy szybciej przekształcając i środki masowego przekazu, i stosunki własności, można było wprowadzić Polskę na zupełnie inną orbitę, niż znajdujemy się dziś?
Znaczy, to jest tak, że kiedy myśmy zaczynali, przecież myśmy działali bardzo szybko, to jest ta sławna dyskusja pomiędzy przyspieszaczami i spowolniaczami, prawda? To nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele ten rząd w ciągu paru miesięcy, przecież reforma, cała reforma, ogromna, 14 ustaw. My sobie zdajemy sprawę, bo telefon w sprawie podziękowań dla Solidarności był. Tak, słuszny ale... czy niesłuszny, inna sprawa. Tak. Pytam się, czy można było zrobić... przyspieszenie kosmiczne. Nie, przyspieszenie kosmiczne absolutnie niemożliwe. Potem nie było kim robić. Przecież te urzędy, to wszystko, to były dawne struktury. One do dzisiaj jeszcze, kolejne rządy ich też tak nie przekształciły, jak należało, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że jest garstka ludzi, która sama też nie wie, jak to robić, która się uczy, że tak powiem, nie w biegu, w jakimś sprincie się uczy szalonym, prawda? Może nie kosmicznym, ale kosmiczny był niemożliwy. Natomiast na pewno coś można było zrobić lepiej, na pewno coś można było zrobić szybciej. Natomiast, ale co? Myśli pani do tyłu? Znaczy, do tyłu właśnie, jak mówię, to nie wymaga środki przekazu, rozpocząć szybciej prywatyzację. Nie, kredyty nie, brać jeszcze więcej kredytów, absolutnie nie. Kredyty trzeba brać bardzo rozważnie. Ja się nawet teraz boję, słyszę ciągle, Bank Światowy daje na to, Bank Światowy daje na tamto. Uwaga! On nie daje, on pożycza, prawda? Więc tutaj czynię jakby uważnymi również państwa, że jeżeli to słyszymy, to oczywiście to jest pomoc na pewno, ale ona musi być rozważnie przyjmowana, a nie tak, że dajcie, dajcie, a my to później spłacimy. 2079 11, 2057 53. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Marek Toński. Ja właściwie jestem w Paryżu na stałe, ale znam panią Małgorzatę Niesawicowską jeszcze z lat rzecznikowania rządowi pana Mazowieckiego. Chciałbym nawiązać po raz pierwszy, myślę, w tym programie do konkretnego pytania, zgodnie z formą i tytułem, a teraz konkretnie. Więc jeśli mogę, pani Małgosiu, tak się zwrócić, ponieważ darzę panią ogromną sympatią, mimo że z tak daleka, ale ciągle mam w pamięci wspaniałe pokazy erudycji, opanowania i wdzięku na wszystkich konferencjach prasowych. A teraz konkretnie, pani Małgosiu, czym pani się zajmuje, ponieważ są kobiety publiczne, osoby znane i lubiane, na przykład pani Henryka Bochniarz, wiem, że jest jedną z założycielek Fundacji Pro Arte, wiem, że pani Suchocka również robi dużo, by zmieniać wizerunek. No to konkretnie, czym pani się zajmuje? Czym się pani zajmuje? Zajmuję się zawodowo właśnie firmą United Publishers, o której pan Andrzej wspominał, która przede wszystkim jest agencją Public Relations, czyli zajmuje się, bo może nie wszyscy wiedzą, co jest public relation, tworzeniem odpowiedniego obrazu firm, które są klientami naszymi w środkach masowego przekazu i kontaktami między firmami, dużymi firmami, jak na przykład Wedel czy Pepsi Cola, środkami masowego przekazu nie poprzez reklamę, tylko poprzez różnego typu imprezy, jak na przykład sponsoring, czy imprezy charytatywne i organizowaniem tego typu kontaktów przede wszystkim. Poza tym mam również wydawnictwo i firmę, która zajmuje się, to wszystko oczywiście w jednej firmie, i zajmuje się produkcją telewizyjną. Robimy w tej chwili na telewizji pierwszy program o kontrkulturze. Więc tym się zajmuję. Poza tym przede wszystkim, jeśli można, rodziną, bo jest to dla mnie szalenie ważne, i to, że nie jestem politykiem czynnym, jest to absolutnie decyzja wynikająca z tego, że chciałam poświęcić więcej czasu mojej córce, mojemu ojcu, mojemu mężowi, przyjaciołom, domowi, czterem psom, które mamy. I to jest ten świadomy wybór, ta hierarchia wartości. Najpierw rodzina, później praca. A podróżowaniem w swoich książkach turystycznych, które również wydaje United Publisher, pisze pani o turystyce. Czy turystyka uważa pani za istotny element współczesnego życia? Czy to może jest coś, cośmy sobie wymyślili w XIX wieku i właściwie zbędne? Czy podróżować należy w głąb, czy wszerz? Czy biegać pomiędzy miastami całego świata, żeby je pozaliczać, czy dokładnie zwiedzić jakąś Puszczę Knyszyńską? Znaczy, myślę, że i w głąb, i wszerz. To znaczy, ja akurat, jeżeli gdzieś jadę, ostatnio mało, bo nie mam czasu, natomiast jeżeli gdzieś jechałam, na przykład bardzo się fascynowałam Włochami od wczesnej młodości, moją ulubioną częścią historii świata, to jest starożytny Rzym. Więc kiedy jechałam do Rzymu, to najpierw przeczytałam mnóstwo, łącznie z obrazami Włoch Muratowa, moją ulubioną książką do dzisiaj, się bardzo przygotowałam. I wtedy rzeczywiście ten odbiór Rzymu był wspaniały, mimo że biegałam przez 6 tygodni między kościołami, a pracowałam w nocy, myłam garnki po to, żeby móc to robić. Byłam wówczas młoda, ale generalnie uważam, że turystyka jest częścią współczesnej cywilizacji. I tak jak teraz podróżujemy, i to cały świat podróżuje, tak się nigdy nie podróżowało, to jest ogromnie ważne. Ja uważam, że jest to wspaniałe, że ludzie mogą jeździć niezależnie od tego, czy jest to ściśle turystyka, czy podróże biznesowe, czy zarobkowe, poznawać się, widzieć inne kraje. Bardzo to popieram i uważam, że też w Polsce ta turystyka jako towar również dla nas
dla Polaków, czyli coś, z czego pewna część społeczeństwa żyje, powinna być znacznie bardziej rozwinięta i też tym się trochę zajmuje w mojej firmie. Tym się pani trochę zajmuje, pociągniemy temat. Na razie ktoś zadzwonił. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, pani rzecznik prasowy. Muszę przyznać, że bardzo ładnie pani wygląda, bardzo korzystnie w tej chwili, niż jak była pani rzecznikiem prasowym. Była pani tutaj taka bardzo tradycyjna, tak żyłka trochę na bok, taka przyklasana, więc ładnie. W tej chwili jest pani o 10 lat młodsza, elegancka kobieta. Dziękuję bardzo. No dziękuję, to było naprawdę konkretne. Wróćmy, to było bardzo konkretne, ale bardzo miłe. I bardzo miłe. Wróćmy do turystyki, bo jak powiadam, trochę pani firma się ją zajmuje. Jak pani ocenia nasze polskie szanse w turystyce? Jak się tutaj sprzedajemy? Wydaje pani mnóstwo wydawnictw, które nie wiem, czy są płatne, czy rozdawane w eleganckich hotelach. Jak do nas przyjeżdżają ludzie, czy tylko w podróżach biznesowych, czy również po to, żeby zwiedzać nasz kraj. Jak ten przemysł funkcjonuje wasz? On funkcjonuje ciągle za słabo. Przede wszystkim obraz Polski w świecie jest obrazem szalenie niepełnym, jednostronnym. W tej chwili moja firma na zamówienie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wydała 3 przepiękne foldery i niewymyślone, niemanipulowane, tak naprawdę jest. O sportach wodnych, o polskiej kulturze i o zamkach i pałacach, gdzie właśnie próbujemy pokazać cudzoziemcom, bo tylko tak można. Najpierw trzeba przedstawić tę Polskę, sprzedać ją. To, tak jak to zrobiło wiele innych krajów. Oczywiście nie dorównamy Włochom, nie mamy tego klimatu, nie mamy tych zabytków, ale mamy na przykład zieleń i wodę. Nie całą jeszcze na szczęście zatrutą. I na przykład turystykę właśnie taką zieloną, turystykę ekologiczną, podglądanie ptaków, podglądanie zwierząt. A jak z naszym podróżowaniem na tle innych krajów? Czy Polaka stać na sensowne spędzenie urlopu w czasach tych, za którymi niektóre żałują? FWP fundowało każdemu w czasy według jego możliwości. Jak to wygląda dzisiaj? No dzisiaj wygląda to gorzej. To znaczy z badań wynika, że mniej Polaków wyjeżdża na urlop zarówno w kraju, jak i za granicą. I oczywiście na tym bardzo boleję, dlatego że odpowiedni wypoczynek jest zupełną podstawą tego, żeby móc dobrze pracować i dobrze się czuć. Mam nadzieję, że to się zmieni wraz z tym, jak mam nadzieję, zmieni się nasza gospodarka i za parę lat będzie nam wszystkim lepiej. Natomiast oczywiście część Polaków, znaczy Polacy dużo jeżdżą, tylko to są często podróże kupieckie, podróże handlowe, podróże zarobkowe, nawet do sąsiadów zamierza, ale dobre i to, przynajmniej mamy paszporty w domu, przynajmniej granice są otwarte. Dziękuję. Czy kolejne pytanie? Chwileczkę, jeszcze się wstrzymamy, a ja zapytam o inną sprawę. Pani firma musi w dużej mierze funkcjonować na reklamie. Oglądałem te pani wspaniałe foldery, na pewno bardzo kosztowne wydawnictwa, utrzymywane przez reklamę. Czy my mamy w Polsce wykształcony rynek reklamy? Czy ten element jest już w stanie utrzymać takie wydawnictwo jak pani, prasę, taką telewizję, w której jesteśmy? Uważam, że niezwykle rozwinął się rynek reklamy w ciągu 4 lat z czegoś, co właściwie nie istniało, bo nie musiało istnieć, bo kiedy był to rynek producenta i wszystkiego było za mało, to po co reklamować, prawda? Natomiast teraz jest odwrotnie i myślę, że to przybycie do nas reklamy, to zmasowane, jest jedną z tych zasadniczych różnic, jaką mamy pomiędzy tym, co było dawniej, a co jest teraz. Oczywiście takich wizualnych nawet różnic. Ten rynek jest duży. Uważam, że dzięki temu też również niezależna prasa może istnieć, dlatego że na świecie jest normalnie tak, że prasa czy media utrzymują się mniej więcej 60 do 40 na korzyść reklamy z reklam, a reszta to jest sprzedaż czy abonamenty w telewizji czy cokolwiek to jest. Tak już w dużej mierze jest, chociaż oczywiście polskie firmy, być może dlatego, że nie wszystkie są w dobrej kondycji, jeszcze trochę za mało tych reklam dają. My w tej chwili chyba głównie żyjemy z reklam wielkich koncernów zachodnich, czy też spółek, gdzie kapitał obcy został w Polsce zainwestowany. Tego ciągle jest moim zdaniem za mało. No i wracamy do wolności prasy. Do nas telewizowie piszą, dzwonią, protestują przeciwko reklamom, które na przykład przerywają filmy nadawane w Polonii 1. Z drugiej strony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje takie decyzje, jakie podejmuje, raczej, jak rozumiem, opierając się na publicznym wyrazie i wartościach reprezentowanych przez poszczególne programy, niż na ich handlowej sprzedażności. Czy tu należy wypośrodkować, czy też wyraźnie powiedzieć, że prasa będzie wolna albo wtedy, kiedy będzie reprezentowała określone ideały, albo wtedy, kiedy będzie sprzedawała się za reklamę? Przede wszystkim wolna prasa to jest taka prasa, która jest jaka chce być. Znaczy nie można jej narzucić, że ona ma nieść na przykład tylko bardzo wysokie intelektualne wartości. Jeśli ktoś
ma ochotę w sposób uczciwy robić gazetę brukową i znajdą się tacy ludzie, którzy będą chcieli czytać tego brukowca, to musi mieć do tego prawo. A z czego się będzie utrzymywał? Bądź z reklamy, bądź ze sprzedaży, bądź z jednego i drugiego. Ja osobiście bardzo nie lubię, jak filmy są przerywane reklamami. Mam nawet pewien uraz, jeśli chodzi o to, ponieważ w Ameryce jest to tak nachalne, że po prostu odmóżdża człowieka. Natomiast uważam, że reklamy, które są przed i po, są ogromnie ważne, bo one dają niezależność telewizji i możliwość, żeby inwestowała w siebie i była coraz lepsza. Mam nadzieję, że tak się dzieje. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Nasz czas się już skończył. Dziękujemy pani Małgorzacie Niezawitowskiej za wizytę w naszym studio. Dziękujemy wszystkim państwu za listy. Jarek, podziękuję za te, które napłynęły do teraz konkretnie. Jarku. Tak, dostaliśmy listy od państwa Hondzyńskich, od pani Sadowskiej, od pani Murawskiej, od pani Wiesławy R. Jeszcze można by tu czytać dużo nazwisk. Dziękujemy państwu wszystkim za listy, za słowa poparcia, za słowa uznania. A więc dziękujemy za tych, którzy pamiętają, a teraz konkretnie dziękujemy pani Małgorzacie Niezawitowskiej za wizytę i zapraszamy za tydzień o godzinie 15.15 na spotkanie ze Stefanem Kawalcem. A więc za tydzień 15.15, a teraz konkretnie ze zdymisjonowanym ostatnio wiceministrem finansów. Zapraszam.